Srebro, obok złota, od wieków stanowiło źródło fascynacji nie tylko ze względu na jego piękno, ale również jako inwestycja. Dziś chcemy się podzielić z wami informacjami na temat potencjału zysku oraz roli srebra w ochronie kapitału. Srebro jest metalem szlachetnym, który ma zastosowanie w przemyśle, elektronice, fotografii i innych branżach. Jednak to nie wszystko. Srebro jest również cenionym składnikiem w produkcji biżuterii, dlatego popyt na nie jest zauważalny zarówno w okresach wzrostu, jak i spadku gospodarczego. Warto zwrócić uwagę na to, że cena srebra jest znacznie niższa od ceny złota, co czyni je bardziej dostępnym dla przeciętnego inwestora. Jednak jego wartość jest zdecydowanie bardziej stabilna niż niektóre inne aktywa inwestycyjne, co czyni srebro atrakcyjnym wyborem dla tych, którzy szukają zauważalnego rozwiązania dla swojego portfela inwestycyjnego. Srebro ma również potencjał do ochrony kapitału w trudniejszych czasach gospodarczych. W przeszłości srebro często służyło jako zabezpieczenie przed inflacją. W miarę jak ceny dóbr i usług rosną, cena srebra również zwykle wzrasta, dlatego inwestowanie w srebro może pomóc w utrzymaniu wartości kapitału w okresach spadku siły nabywczej pieniądza. Srebro jest również uważane za bezpieczną przystań w przypadku niepewności gospodarczej i geopolitycznej. W momencie kryzysu inwestorzy często szukają aktywów uważanych za bezpieczne, a srebro często znajduje się na tej liście obok złota. Srebro ma potencjał zarówno do generowania zysków, jak i ochrony kapitału. Jest to inwestycja, która może służyć jako uzupełnienie tradycyjnych portfeli inwestycyjnych, a także jako zabezpieczenie przed niepewnymi czasami.